Jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później zima z wielkim śniegiem chodzi. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, ostatnim dniem lipca. Przypominamy więc, że wraz z końcem lipca kończymy już wysiewy fasolki szparagowej w warzywnikach, ale możemy siać ją jeszcze w szklarniach lub w tunelach foliowych czy pod osłonami. Szykujemy się do wysiewu warzyw na poplony. A na poplony będziemy teraz mogli wysiewać rośliny, których uprawę zawiesza się w czasie najcieplejszych letnich miesięcy. W sierpniu możemy siać na przykład kapustę pekińską i kapustę pak choi oraz kalarepę. Na początku tego miesiąca można siać jeszcze cykorię, a w drugiej połowie sierpnia możemy już sięgnąć po nasiona rzodkiewek, roszponki i szpinaku. Cały czas siać możemy też sałatę i koper. Sadzimy rozsady, które przygotowaliśmy wcześniej. Pamiętajmy o podlewaniu świeżo obsianych lub obsadzonych grządek i ochronie kiełkujących roślin przed ślimakami. Cały czas pielęgnujemy rośliny, które rosną już w naszych warzywnikach. Odchwaszczamy je, podlewamy i nawozimy, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Chronimy przed chorobami i szkodnikami. Oraz oczywiście zbieramy plony. Między innymi ogórków, cukinii, patisonów i pierwszych dyni. Zaczynamy na dobre cieszyć się własnymi owocami pomidorów, papryki i bakłażanów oraz fasolki szparagowej, porów, marchwi i buraków. Spożywamy je na bieżąco i coraz więcej czasu poświęcamy teraz także na przygotowywanie z nich różnych przetworów. 3 sierpnia przypada Dzień Arbuza. Warto więc przypomnieć, że arbuzy możemy uprawiać też w naszych ogrodach. To rośliny dyniowate, które wysiewa się w tym samym czasie co dynie czy cukinie. Lubią ciepło. Jeżeli jeszcze nie uprawialiśmy arbuzów, może warto spróbować w przyszłym sezonie. Kontynuujemy przycinanie żywopłotów i roślin okrywowych, które zanadto rozrosły się w ogrodzie. Pamiętajmy, że cięcie drzew i krzewów warto zakończyć w połowie sierpnia, żeby potem nie pobudzać ich już do wzrostu, bo mogłoby im to przeszkodzić w przygotowaniu się do zimy. Na tego typu zabiegi pozostało nam zatem raptem kilka tygodni. Nie warto zwlekać. Pamiętajmy, aby przycinać rośliny czystymi i ostrymi narzędziami, na przykład nożycami do żywopłotu na baterie, które pasują również do innych urządzeń z tej samej grupy, na przykład do kosiarki, sekatora czy pilarki. Urządzenia akumulatorowe zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają pracę w ogrodzie, zwłaszcza wtedy, gdy roślin do przycinania i formowania mamy w nim sporo. Cały czas pielęgnujemy rabaty kwiatowe. O tej porze możemy podziwiać kwitnące hortensje w pełni okazałości. Pięknie prezentują się także kwitnące dalie i mieczyki oraz malwy i słoneczniki. Nieustannie zachwycają ponawiające kwitnienie królowe kwiatów – róże. Druga połowa lata to czas, kiedy mogą pojawić się na tych krzewach choroby grzybowe. Warto więc na bieżąco monitorować i obserwować rośliny, również pod kątem występowania szkodników, między innymi mszyc, wciornastków, przędziorków czy gąsienic motyli. Żerują one nie tylko na różach, ale także na innych roślinach ozdobnych i użytkowych w ogrodzie. Warto jak najszybciej podjąć z nimi walkę, żeby nie wyrządziły szkód. Jeżeli szkodników jest niewiele, możemy się ich pozbyć mechanicznie, usuwając je ręcznie. Można przeprowadzić też oprysk naturalnymi preparatami wykonanymi własnoręcznie lub zakupionymi w sklepie. Dostępne są także owadobójcze środki chemiczne, na przykład gotowe do użycia spreje, do bezpośredniego stosowania. Pamiętajmy, aby w ich przypadku zawsze stosować się do instrukcji i dawek wskazanych na opakowaniu. Połowa wakacji już za nami. W sierpniu coraz częściej myślimy już o jesiennych zadaniach, jakie niebawem będą nas czekać w ogrodzie. Zanim jednak to nastąpi, zaplanujmy odpoczynek na łonie przyrody, póki jest ciepło i przyjemnie. Znajdźmy czas na chwilę relaksu, w słońcu lub w cieniu, jak kto woli. Pięknego tygodnia! Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.